Siemano, z tej strony Paweł Prozi i zapraszam na podsumowanie 2018 roku. Zaczynamy od intro. Puh. 2018 był szalonym rokiem. Wydarzyło się tyle rzeczy, że zaczynając ten przegląd przygód nie zdawałem sobie sprawy, że zapełniłem 4 terabajty na dwóch dyskach i wybranie materiałów zajęło mi 2 dni. Zaczynamy od stycznia. Pierwszy tydzień spędziłem pracowicie nagrywając materiały na konkurs, w którym nagrodą był wyjazd do Cancun w Meksyku. Co prawda nie wygrałem, ale otrzymałem ogromne wsparcie i wiele przemiłych komentarzy, za co serdecznie dziękuję. W połowie stycznia przyleciała do mnie Helena, z którą współpracowałem w Australii, kręcąc serię na ich kanał YouTube Helena and Vicky Taking You To. We are going to take you on a journey to find Australia's finest foodie locations. So follow us and let's have some fun. Dziewczyny doszły do finału My Kitchen Rules, który jest odpowiednikiem Masterchefa. Wyobraźcie sobie, że Helena nigdy wcześniej nie widziała śniegu. Nie pomyślałbym, że zrobienie kulki śnieżnej dla Australijczyka może nie być takie oczywiste. Wspólnie wybraliśmy się do Harzyków, mojej rodzinnej miejscowości, gdzie ulepiliśmy pierwszego bałwana i zjechaliśmy harzykowską ekipą na sankach. Yum! Ja. Yum. How do you say yum in Polish? Mniam. Mniam. Fiona. Dniach czas na pożegnanie na lotnisku. Klasycznie o 5 rano. Cieszę się. Dzięki, dzięki. Spoko, spoko. Spoko, spoko. Time to go. Time to go. Potem powrót do domu i pakowanie na tripa do Londynu. Pierwszy lot w 2018 i pierwszy o normalnej porze. Dzisiaj na lotnisku jest wyjątkowo pusto. Po wylądowaniu przywitali mnie Marcin i Natalia, z którymi spędziłem kilka super dni. Mam. Marcin zrobił dla nas pysznego placka, świętowaliśmy jego urodziny, pozwiedzaliśmy wspólnie kilka ciekawych miejsc i popstrykaliśmy foty. Styczeń przechodzi w luty. Po powrocie przesiadka z samolotu do pociągu i wyjazd z Grzesiem aka DJ Nozem na deskę i Red Bull Freestyle, czyli zawody dla DJ. Niestety wyjazd zakończył się dla mnie dość niefortunnie, ponieważ po katowaniu snowparku złapałem krawędź na boksie i spadłem na bark, który wyleciał ze stawu. Plusem tego wypadku był przejazd skuterem śnieżnym, ale nie ukrywam, że ból był nie do wytrzymania. Kolejny przystanek – Kraków. Musiałem nauczyć się po raz kolejny kręcić i jeść jedną ręką. Po powrocie 3 tygodnie intensywnej rehabilitacji pod okiem Michała, który jest świetnym fizjoterapeutą. Jeśli będziecie potrzebować kontaktu, śmiało piszcie. Z świeżo wyleczoną ręką pojechałem na wyjazd z rodzinką do miejscowości Zoncolan we Włoszech. Na kalendarzu pojawia się marzec. Spędziliśmy tam świetny czas jeżdżąc, spacerując po górach i pływając w basenie. Przy okazji polecam ćwiczenia w basenie osobom z wybitym barkiem. Pomagają. Po powrocie weekend w Harzykowach. Zobaczcie, jak pięknie tam, gdy jezioro jest pokryte grubą warstwą lodu. Następnie chwila w Trójmieście i ponowna zmiana na przewodnika. Odwiedził mnie Dawid Frank i pokazałem mu kilka trójmiejskich klasyków. Dalej, Wejść co nas i wyjazd z Loco Travel. Pojechaliśmy tam, żeby nakręcić promo wideo zatytułowane Back to Wejść co nas. Cały klip jest zainspirowany filmem Powrót do przyszłości. Wybija 19 marzec i moje urodziny. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, ale teraz zaśpiewam, okej? Okay? Mam nadzieję, że mi pomożecie, bo mój człowiek Prozi ma dzisiaj urodziny. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyjeka. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyjeka. Dziękuję! Cały tydzień nagrywaliśmy materiały dzień, noc, żeby zaliczyć wszystkie sceny, które wcześniej wymyśliłem. Poznałem całą ekipę Tripauta. Są to świry, o których warto wspomnieć. Z Marcinem, Olkiem i Kamilem nagrywaliśmy przekozackie sceny na snowboardzie. To była nasza pierwsza wspólna nagrywka, ale na pewno nie ostatnia. Piątka, chłopaki.
W międzyczasie wspólnie z Krzysiem Zibenem, luty, marzec realizowaliśmy zlecenia dla Surfburgera z Gdańska. Cykl 4 sportowych klipów i jednego z burgerami. Nie pytajcie, jak głodni byliśmy kręcąc ten ostatni klip. Dla nas to był krok do przodu, ponieważ nauczyliśmy się pracować na redzie, czyli filmowej kamerze z wyższej półki. Pierwszy raz przejechaliśmy się rolbą, to znaczy maszyną do czyszczenia lodu, i pierwszy raz kręciłem hokeistów jeżdżąc na lodzie z gimbalem. Wybija kwiecień i staje po drugiej stronie obiektywu jako bohater reklamy Bakomy Twista. Ciekawostką jest to, że cała reklama została nakręcona kamerką GoPro. W lipcu zeszłego roku dostałem wizę Work and Holiday do Australii. Na aktywację wizy miałem rok, to znaczy musiałem pojawić się w Sydney przed lipcem 2018. Plany zmieniały się jak w kalejdoskopie i zdecydowałem, że wrócę na okres wakacyjny do Europy. Udało mi się znaleźć zakręcone połączenie w rekordowo niskiej cenie. Za lot Katowice, Dubaj, Manila, Sydney zapłaciłem 1340 zł. Dodam, że loty w jedną stronę zawsze są droższe, więc była to niesamowita okazja. Jako że loty obsługiwały różne linie lotnicze, mogłem zaplanować sobie w Dubaju tydzień przerwy między przesiadkami. Salam alaikum, witam was. Odwiedziłem tam Łukasza i Sonię, z którymi pocykaliśmy kilka fot i nagraliśmy sporo materiałów. Weszliśmy na dach, pojeździliśmy na quadach, zaliczyliśmy z Łukaszem glebę życia, poskakaliśmy na trampolinach i do basenu. Popływaliśmy na kajakach z Sonią i znajomą, złapałem zachód słońca na pustyni z Damianem. Piękny czas. Z Dubaju lot do Manili, w której spędziłem 24 godziny. Tam poznałem potęgę Instagrama. Wyobraźcie sobie, napisałem na gramie, że jeżeli ktoś z Manili jakimś cudem je obserwuje, to żeby dał znać. I Arbi się odezwał. Siema Arbi. Porobiliśmy kilka zdjęć, zaliczyłem fikołka w centrum miasta i przejechałem się najdziwniejszym autobusem, którym opłata wynosiła daj co masz. Po lądowaniu w Sydney wprowadziłem się do mieszkania Katie i Nika, żeby pilnować Sky, przesłodkiej psiny. Zaliczyłem spotkanie instagramerów Global Night Squad, kilka epickich zachodów słońca, wypad na Honeymoon Bay z Jackiem i Bartkiem i Wake Park z Ludwikiem. W maju lot do Melbourne, żeby spotkać się po kilku latach z Mariem, moim indonezyjskim bratem. Udało nam się złapać deala z Lexus Australia i pojechaliśmy wspólnie na road tripa po Victorii. Zwiedziliśmy Californian Redwoods, Great Ocean Road i Black Forest. Z Melbourne wróciłem do Sydney i wprowadziłem się na Cronulla do mojej australijskiej rodziny. Helen jest kuzynką mojej cioci Ewy z Harzy. U nas na wsi, na sąsiadów, którzy są dobrymi znajomymi naszych rodziców, mówimy ciocia wuje. Często z nimi spędzamy więcej czasu niż z prawdziwymi wujkami i ciociami. Mimo że z Helen i Alanem nie jestem połączony więzami krwi, to traktuję ich jako prawdziwą rodzinę. Są jednymi z najmilszych, najskromniejszych i najbardziej bezinteresownych osób, jakie dotychczas poznałem. Planem na 2 tygodnie w Cronulli był surfing, edity, rozmowy przy winku, sen. I tak całe 14 dni. Czerwiec to powrót do domu. Udało mi się znaleźć kolejne rekordowo tanie połączenie za 800 dolców w dwie strony, czyli 2080 zł. Sydney, Warszawa, później Warszawa, Sydney z 22-godzinną przesiadką w Pekinie. Dla jednych przesiadka mogłaby być minusem. Dla mnie natomiast było to 20 godzin na zwiedzenie kolejnego miasta. W Pekinie pochodziłem sam i zwiedziłem kilka klasyków, a potem spotkałem się z Marcinem, który opowiedział mi o kilku ciekawostkach. No i wyobraźcie sobie, że Marcin zapłacił apką za jedzenie. Zapłacił tą samą apką, którą może wziąć ślub z jakąś Chinką. Po wylądowaniu w Wawie powrót do Harzy na music jam zespołu mojego taty. Zaczynają się wakacje w Polsce. Lipiec, kolejny miesiąc podróży po Europie. Pierwszy wyjazd do Ostrawy na Beats for Love, festiwal muzyki elektronicznej, na którym zagrali 69 i DJ Nos. Drugi wyjazd to lot do Alicante z Grzesiem i z Łukaszem. Nagrałem tam najśmieszniejszy film 2018 roku. Wow! Pojechaliśmy tam głównie zrobić sesję dla Eastpaka i potestować nowy telefon Samsung 9 Plus. Często na Instagramie widzimy różne miejsca i mówimy, fajnie byłoby tam pojechać. Ja zazwyczaj każdą taką myśl zamieniam w plan. Tak udało nam się zobaczyć Murala Roja, różowo-niebieski budynek zaprojektowany przez Ricardo Bofila w 1970 roku, na długo przed social mediami. Z
Spędziliśmy tam praktycznie cały dzień cykając fotki i kręcąc klipy. Jeśli chcecie się tam wybrać, pamiętajcie, żeby legalnie odwiedzić to miejsce, musicie wynająć tam mieszkanie na Airbnb. Na naszym tripie zaliczyliśmy 3 wschody słońca. Nie było lekko, ale zdecydowanie było warto. Jeszcze nie widziałem nigdy takiego Łukasza skupionego. Ty, ale wszyscy mi to mówią, że jak dron wchodzi w akcję, to nie ma Łukasza, nie? Trip numer 3 był nieco szalony. Wspólnie z Kasią postanowiliśmy zrobić road tripa na południe Niemiec, żeby zobaczyć piękną okolicę Königssee i zamek Neuschwanstein. Ciekawostką jest, że to miejsce odwiedził Walt Disney i podobno właśnie ten zamek był inspiracją przy projektowaniu zamku z czołówki Disneya. Mieliśmy tylko 3,5 dnia na zrobienie prawie 3000 km pożyczonym vanem. Oczywiście zaliczyliśmy 2 wschody słońca i zobaczyliśmy oba miejsca. Warto było? Jasne. Trip numer 4 to wyjazd do Grecji, żeby nagrać materiał we współpracy z firmą Busabout. Wspólnie z Heleną nagraliśmy vloga podróżując po greckich wyspach. Przepiękne miejsca i świetny czas spędzony z Ozikami, czyli ludźmi z Australii. Wschody, zachody, przygody, piękny kolor wody i skoki z klifów. Tak podsumowałbym wyjazd do Grecji. Powrót do Gdańska numer 2034, przynajmniej tak mi się wydaje, i przygotowanie do zawodów Hype Up na festiwalu Baltic Games. Cały festiwal to 3 dni świetnej imprezy. Chociaż dla niektórych na pewno ta impreza jest święta. Wspólnie z Marcinem rozkręciliśmy mega melanż na skateparku, który przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Skoczyłem w tłum, a zawsze chciałem to zrobić. Pod koniec sierpnia zrobiłem kolejny tatuaż i wyleciałem do Pekinu. Po wylądowaniu w Pekinie odcięło mi prąd i spałem 8 godzin na lotnisku. Myślałem, że to niemożliwe, ale jednak jest to możliwe. Musiałem podładować trochę baterie po szalonym czasie spędzonym w Europie. Na początku września wprowadziłem się do Bartka i Tali. Zaczął się kolejny rozdział australijskich przygód. Roger! Kolejny trip to wyjazd do Perth na zachód Australii. Tam nagrałem ostatni klip Denstrotera. Denstrotel Australia, czyli Sydney, Melbourne, Adelaide, Alice Springs, Gold Coast i Perth uważam za zamknięty. Muszę tego tylko złożyć. Do Perth przyleciała do mnie Kasia. Wypożyczyliśmy kampera i pojechaliśmy na północ, żeby zobaczyć Różowe Jezioro. Tak, Różowe Jezioro, które faktycznie jest różowe dzięki mieszance różnych minerałów. Październik i listopad to miesiąc editów, komercyjnych projektów i surfowania. Wyjazd Kasi miał trwać 3 tygodnie, ale jej życie w Polsce wywróciło się do góry nogami, więc postanowiła przedłużyć sobie wakacje. Wiza turystyczna do Australii jest ważna rok, z najdłuższym jednorazowym pobytem 3 miesiące. Po 3 miesiącach turysta musi opuścić Australię i potem może wrócić na kolejne 3 miesiące. W tym wypadku musieliśmy wyjechać z Australii. Jak mus to mus. Także lecimy. Może Fiji. Tak jest, niech będzie Fiji. Także grudzień rozpoczęliśmy 5-dniowym wypadem na Fiji. Zobaczyliśmy przepiękną wyspę, którą można było obejść w 15 minut. Do tego słońce, deszcz i kolejny nagrany odcinek Denstrotera. Nadeszła pora na Boże Narodzenie latem. Doleciał do nas mój sąsiad z Harzy i wspólnie z ekipą z Kronuli, Matin i Kasią spędziliśmy Wigilię w nieco innym stylu. Totalnie na luzie. Zaczynając składać to podsumowanie, nie zdawałem sobie sprawy, ile pracy mnie czeka i jak dużo materiału wyjdzie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, a jest to 15 minuta, to gratulacje. Krótko i na temat. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pozdro. Tak? Hi. Say Prozy Pigs. Prozy Pigs? Rządzi. Rządzi. Yes? Najlepszy. To jest prawda. Węgrzykli oddaj się, więc oglądajcie jego kanał. Dajcie suba. Dzięki.